Cześć wszystkim, witam Was na kanale Retro Strefa. Dzisiejszy nowy odcinek całkiem z innej beczki. To znaczy, że ja i tak samo reszta retro kanałów bierzemy udział w challenge'u. W challenge'u o nazwie Granie Tanie to Wyzwanie. O co w tym chodzi? Krótko mówiąc, musimy wydać maksymalną kwotę 5 funtów na tytuły, które są według nas najlepsze, ale zarazem najtańszym kosztem musimy, prawda, je zakupić. I oczywiście paragon Wam pokazać, co za ile kupiliśmy, pokazać Wam tytuły, które kupiliśmy i tak samo krótki gameplay z tego zobaczycie. Po tym właśnie filmie, na koniec tego właśnie filmu zobaczycie informacje, na jakim kanale można zobaczyć drugi odcinek tej właśnie serii. Mój odcinek jest pierwszy, kolejny odcinek zobaczycie informacje tak samo w komentarzu, którym umieszczę pod tym właśnie filmem. W takim razie zabieramy się za pierwszy odcinek Granie Tanie to Wyzwanie. Kwota 5 funtów, czyli na polskie 23 zł. Mam tutaj przed sobą oczywiście torbę z CX-a. Proszę bardzo. To jest właśnie ta torba. Mam też paragon, prawda? Już Wam pokazuję, co za ile zostało wydane. Proszę bardzo, to są tytuły, które udało nam się zakupić. Pierwsza pozycja Wipeout Fusion za funta. Druga pozycja 8 na PlayStation 2 za całe 50p. I trzecia pozycja na PlayStation 1 jest to Ridge Racer Type 4. Proszę bardzo, 2 funty 50 pensów. Łącznie wydałem 4 funty na te właśnie zakupy. Funt w kieszeni, proszę bardzo, zostaje. Teraz pokażę Wam te tytuły fizycznie, które zakupiłem i oczywiście bezpośrednio razem z Wami uruchomimy sobie gameplay z tego. Zapraszam Was już do oglądania. I oczywiście pierwszy tytuł, jaki udało nam się zakupić, tak jak powiedziałem, Ridge Racer. To jest właśnie opakowanie od tej właśnie gry. Proszę bardzo, stan no dostateczny. Tak naprawdę dałbym 2 na 6, jeśli chodzi o to opakowanie, ponieważ ta klapka, którą widzicie z przodu, ona odpada. Dlatego kwota była tak niska właśnie za ten tytuł. Proszę bardzo, tak wygląda pudełko z tyłu. Tutaj mam nadzieję, że uda nam się screeny z tej gry zobaczyć. Tak się właśnie ta gra prezentuje. I oczywiście, przypomnę, 2 funty 50 pensów za ten tytuł. Odpalamy w takim razie tą grę. Mam nadzieję, że nam przeczyta nam ta płyta, ponieważ płyta jest bardzo, bardzo porysowana, prawda? Tak wygląda ta płytka z przodu, a tak wygląda z tyłu. Na kamerze tego za bardzo nie widać, ale uwierzcie mi na słowo, jest naprawdę stan na dwóje, 2 na 6, prawda, jeśli chodzi o tą płytkę. Miejmy nadzieję, że uda nam się uruchomić tą właśnie grę. W takim razie odpalamy, wsadzamy płytkę i ogień. Poszło elegancko. Ja już się tutaj rozsiadam. Kontroler biorę. Elegancko nam płytka ruszyła, nie było żadnego problemu z przeczytaniem tej właśnie gry.
Proszę bardzo, Ridge Racer Type 4. Macie to właśnie przed sobą. Klikamy start. O, widać mnie, prawda, w odbiciu. Strzałeczka. No niestety tak musi być, prawda? Dokładnie, press start button. Proszę bardzo, mamy przed sobą Ridge Racer. Tak się ta właśnie gra prezentuje. I lecimy. Powiem wam, że ja w ten tytuł wcześniej nie grałem, ale nie jest zły, nie jest zły. Słyszałem o tej grze i powiem wam, że całkiem mi się ta gra podoba, ale kierowcy za mnie to nie będzie. Kierowcy za mnie tutaj nie będzie w tej grze. A może i będzie, może i dobrze będzie szło. Pełny fokus, pełne skupienie, jazda na ręcznym i tak dalej. Ładnie bokiem weszliśmy. Bierzemy tego pana, proszę bardzo. Dawaj, 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 dawaj. Mamy pozycję piątą z ośmią. No i dawaj, dawaj, synu. Czy będziemy pierwsi lub drudzy? Które zakupiliśmy właśnie w tym CX-ie, w którym byliśmy, tak? W takim razie wyłączamy to. I proszę bardzo, mamy przed sobą teraz konsolę PlayStation 2, czyli będziemy uruchamiać właśnie tytuły na tej właśnie konsoli. Dwa tytuły, które też dodatkowo kupiliśmy. Pierwszy tytuł będzie to 8. Tak to się ta gra prezentuje. Jak sami widzicie, 50 pensów daliśmy za tą grę. Proszę bardzo, zobaczmy opakowanie. Tak wyglądają screeny z gry. Komiksowa grafika. Powiem wam, że bardzo chciałem w ten tytuł w sumie zagrać. I na pewno sobie w niego zagram już nawet jak skończę nagrywać ten właśnie materiał. Proszę bardzo, jeszcze raz pokażę. Otwórzmy sobie. Mamy manual wraz z płytką. Stan płytki sobie zobaczmy. Może być. Może być, szału nie ma. Na pewno lepszy stan płyty niż na konsoli PlayStation 1. Proszę bardzo, wrzucamy w takim razie tą grę. I niech płyta się mieli. Teraz zmieniamy, prawda, rzut kamery na ekran. No i po naszej Pameli Anderson. Dobra, dawaj spluwę. Nóż, mamy tylko nóż. Dobra, mam nadzieję, że ktoś mi powie, którym przyciskiem rzucamy. Thank you.
Och, 28 żyć. Mało. Dobra, tym się strzela. Przeładuj. Tędy nie zejdziemy. Headshot. Mamy kałasznikowa. To my sobie go zmienimy w takim razie. Miał być kałasznikow. Dobra. Ogarniam przyciski. Chyba wolę ten rewolwer, jest bardziej cenny. Pięknie. Podoba mi się ta gra, podoba mi się ta gra i powiedziałem, siądę do tej gry, bo jest naprawdę kozak. Mogę to zniszczyć? Dobra, no w takim razie tak się prezentuje ta gra, prawda? Nie będziemy przedłużać tego odcinka. Tak się prezentuje gra 8. Mi się jak najbardziej podoba. Polecam tak naprawdę tak samo wam. Mam nadzieję, że graliście w tą grę. Jeśli tak, napiszcie też w komentarzu, co o tej grze myślicie. W takim razie lećmy z kolejnym zakupem. Wyjdźmy z tej gry. No i proszę bardzo, ostatni tytuł, który zakupiliśmy za funta, jest to Wipeout Fusion za 1 funta. Proszę bardzo, tak to wygląda na PlayStation 2. Graliście w ten tytuł? Napiszcie w komentarzu. Tak wyglądają screeny z gry. Sobie to powiększmy. Proszę bardzo. Otwórzmy sobie opakowanie. Tak, tu mamy płytkę. Szybki stan płyty. Elegancko, jestem zadowolony, prawda, z stanu tej właśnie płyty. No i oczywiście tak samo manual do tej gry, który się znajduje tutaj. W takim razie wrzucamy płytkę i lecimy z krótkim gameplayem, tak? Ostatni gry, który udało nam się zakupić w dzisiejszym odcinku. Press start. Weźmy sobie arcade. Mamy do wybrania kilka statków. Proszę bardzo, oczywiście. I reszta jest oczywiście do odblokowania, z tego co widać.
Dobra, weźmy sobie tego, tak? Standardowo. Tutaj sobie możemy mortkę, tak? Wybrać z tego, co widzę. Tego nie możemy, tak? Mamy zablokowane. Akceptujemy tor i lecimy, tak? Powiększmy. O, proszę bardzo, powiem wam, że fajnie, fajnie się w to gra. Jak na razie jestem zadowolony z tych tytułów, które zostały zakupione. Przypomnę, za 4 funty łącznie. Ale rzuca na boki. Mamy 11 miejsce. O, nas ładnie ktoś załatwił. Widzę, że można brać jakieś power-upy, prawda? Ale na tą chwilę nie udało nam się żadnego wziąć. Po prostu czysty wyścig robimy. No dawaj, dawaj, ruszaj, ruszaj, stary. I po chłopie. I po chłopie. I po nas. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak się szybko nie poddamy. Proszę bardzo. Powtórka wyścigu. Poszli. Aha. Ktoś nas namierza. Ale mi się podoba ta gra. Ale niech mi ktoś podpowie, jak użyć tutaj tych power-upów. Chyba, że ja po prostu ich nie zbieram. No już idzie nam trochę lepiej niż poprzednio. Ale w dziurę dostajemy. No i dobra. Zniszczyli nas, prawda? Zniszczyli nas, mamy 0 żyć. Tak się prezentował Wipeout na PlayStation 2, czyli nasz trzeci zakup za funta. Łączna kwota 4 funty. W takim razie wyłączamy konsolę. I to były moje gry, które zakupiłem dzisiaj w sklepie w CX-ie za całą kwotę 4 funtów. I proszę bardzo, jeszcze mam dla was jedną niespodziankę, którą nie zapowiadałem wcześniej. Przyszła do mnie paczka ze Stanów. Przyszła do mnie paczka ze Stanów z grą. Proszę bardzo.
jest to zapakowane, nie jest to wcześniej otwierane, czyli nie ma tutaj żadnej manipulacji. Otwieram razem z Wami. Po prostu chcę skorzystać z okazji i Wam tą grę pokazać, czyli zapowiedzieć tak naprawdę kolejny odcinek z recenzją gry, który zobaczycie na moim kanale. Proszę bardzo, otwieramy. I co my tu mamy? Proszę bardzo. Twisted Metal 3 na PlayStation 1. To jest właśnie ta gra. Ładnie zapakowane. Proszę bardzo. Tak się właśnie opakowanie do tej gry prezentuje. Tak jak powiedziałem, zrobię z tego odcinek z recenzją gry. Otwórzmy sobie. Już się nie mogę też doczekać, prawda? Otwórzmy sobie. Bardzo szybko. Proszę bardzo. Eleganckie opakowanie, niezniszczone. Tutaj jakieś, prawda, naklejki. I oczywiście, żeby nie było, że to jakiś fake, tylko gro. Twisted Metal 3 na PlayStation 1. Oczywiście zobaczycie to w recenzji tej właśnie gry już niedługo. Kolejny odcinek, numer 2, odbędzie się na kanale twórcy Punk Pogadajmy o Grach. Oczywiście linka zostawiam już pod tym filmem w komentarzu i tak samo na koniec tego filmu będzie bezpośrednie przejście do jego właśnie filmu. Wystarczy kliknąć w ikonę, prawda, jego loga kanału. W takim razie pozdrawiam i mam nadzieję, że podobał Wam się pierwszy odcinek tej właśnie serii. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie i zapraszam Was do reszty moich materiałów na kanale. W takim razie pozdrawiam Was, siemanko, cześć!